Siema, siema. Wczesne godziny poranne. Targamy struny codziennie. Napis na koszulce albo napisz w komentarzu jakieś twoje hasło, które, z którym chciałabyś czy chciałbyś chodzić po mieście z napisem Rock Day, jakimś motywacyjnym napisem, bo skupimy się właśnie bardziej na motywacji, na motywacjach. Dzisiejsze ćwiczenie, jakie bym tobie zasugerował, to jest mianowicie ćwiczenie takie, żeby poszukać na gryfie dźwięków. Wiem, że to jest bardzo, bardzo trudna sprawa. Zacznij od dźwięków, po prostu od dźwięku A, jak w alfabecie. Dźwięki, wiesz, że mamy A, B, C, D, E, F, G, z tym, że jest jeszcze A z krzyżykiem, czyli AIS, C z krzyżykiem, czyli CIS, D z krzyżykiem, czyli DIS, F z krzyżykiem, czyli FIS, G z krzyżykiem, czyli GIS. Ale na razie spróbuj poszukać tylko tych dźwięków A, samych dźwięków A poszukaj na gryfie. On się znajduje, przynajmniej jeżeli masz 6 strun, to przynajmniej się znajduje na każdej ze strun, przynajmniej po jednym razie, albo w ogóle zrób coś takiego, wyszukać dźwięki A i po prostu zapisać liczbę, ile znajdziesz tych dźwięków A i możesz napisać w komentarzu na dole. Swoją drogą będzie można kupić na Allegro plakat z gryfem, gdzie po prostu jest rozpisany cały gryf, caluśki gryf, i on jest jako pomoc taka naukowa, więc link poniżej powinien być do Allegro, gdzie to wystawię. No i właściwie to tyle. Pamiętaj, targamy struny codziennie. Ewentualnie napisz w komentarzu jakiś twój pomysł na hasło, na koszulkę, z którym chcesz chodzić. Trzymaj się, cześć.